To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry, jest 5 sierpnia 2023 roku. Dziś w Drozdowisku wracam na 8. CZPL Festiwal w Kudowie Zdroju, który odbył się między 28 a 30 lipca 2023 roku. Co się działo, jak to wyglądało, pokazują liczne zdjęcia i relacje dostępne na stronie internetowej i na profilach festiwalu na Facebooku i na Instagramie. Ja zaś kolejny rok z rzędu miałam przyjemność między innymi poprowadzić spotkania, najogólniej rzecz ujmując, literackie, z gośćmi, których w większości z Drozdowiska znacie, bowiem o czeskiej literaturze i bohaterach naszej wyobraźni opowiadali Andrzej Jagodziński, rozmowy z nim są w 50. i 112. odcinku, oraz Mariusz Surosz, odcinki 18, 38, 68 i 98. Był też Andrzej Marek Grabowski i jego w Drozdowisku spotkacie dziś po raz pierwszy. W opisie odcinka umieściłam też linki do tych spotkań, o których wspomniałam, bowiem CZPL Festiwal sporo tegorocznych wydarzeń transmitował. No a jeśli przy okazji klikniecie też w wybrany link mający na celu wsparcie rozwoju tego podcastu, będę w niebo wzięta. Drozdowisko, mogłabym powiedzieć, że w Czechach i troszkę was oszukać, jesteśmy idealnie na polsko-czeskiej granicy, ale po polskiej stronie. Kudowa Zdrój, a ze mną Andrzej Marek Grabowski. Dosłownie kilkanaście minut temu zakończyło się literackie spotkanie odbywające się w ramach 8. CZPL Festiwalu imienia Pawła Królikowskiego, który się tutaj w Kudowie Zdroju odbywa. Andrzej był gościem specjalnym tego festiwalu, a to w związku z tym, że w roku 2023 obchodzimy 100. rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin Jarosława Haszka, a Andrzej Marek Grabowski jest Haszka znawcą. Mogę tak powiedzieć, że jesteś znawcą życiorysu, dzieła. No proszę bardzo, będzie mi bardzo miło, ale przede wszystkim jestem zafascynowany tą postacią i nawet tak troszkę może przewrotnie nazywam się psychofanem Haszka i psychofanem Szwejka. A kogo bardziej, Haszka czy Szwejka? No chyba jednak... Tak samo. Nie wartościujesz? Zaskoczyłaś mnie. Nie, chyba nie dzielę tak, a po prostu i życie Haszka mnie bardzo interesuje i on jako postać i Szwejk jako postać. Kiedyś brałem udział w takiej ankiecie literackiej, z jakim pisarzem najbardziej chciałbyś zjeść kolację. Takie marzenie zupełnie mogło być nierealistyczne. I jeśli o mnie chodzi, to rozpatrywałem dwie możliwości, albo Tove Jansson, albo Jarosław Haszek, ale wreszcie zdecydowałem się jednak na Haszka. Myślę, że to byłaby niezapomniana kolacja, zwłaszcza znając jego skłonności do różnego rodzaju wyskoków, także to mogłoby być naprawdę ciekawe. No dobra, jakbyś się spotkał z Haszkiem, to o co byś go zapytał? Przede wszystkim napiłbym się z nim piwa. Czeskiego oczywiście. O co bym go zapytał? Raczej bym chyba obserwował przede wszystkim to, jak on przekształca rzeczywistość w żart, bo to był człowiek, który nie tylko pisał w sposób dowcipny, ale także kreował rzeczywistość. On po prostu zazwyczaj w różnego rodzaju lokalach tworzył sytuacje zabawne, często prowokował, często doprowadzał do konfliktów i później z ciekawością obserwował, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Czyli mógłbyś spokojnie na tę kolację z Haszkiem pójść incognito, tak? On nie musiałby wiedzieć o tym, że ty bierzesz udział w tej kolacji. No nie, ja bym wolał jednak być razem z nim przy stole i żeby on wiedział, że to ja i żeby tam jeszcze był Hajek Domaszlicki, jego przyjaciel, czy malarz Kubin, czy jeszcze może kilku innych tych takich najbardziej znanych członków praskiej bohemy. Najlepiej
lepiej w Montmartre, zresztą lokalu, który do tej pory istnieje i w którym Haszek prowadził coś w rodzaju stand-upów i występował w kabarecie, albo może u Banzetów w Nuslach, gdzie znajduje się stół imienia Jarosława Haszka, bo Haszek bardzo często tam przychodził i zresztą Szwejk też wspomina Banzetów kilka razy, między innymi jest taka słynna anegdota o tym, jak to Szwejk wracał przez mostek na rzeczce Botycz i tam został uderzony przez jakiegoś pana bykowcem, kiedy ten pan podszedł bliżej i mu się przyjrzał, temu leżącemu Szwejkowi, powiedział ze złością: to nie ten, i przywalił mu jeszcze raz. Także u Banzetów na przykład moglibyśmy posiedzieć. Jak bardzo Jarosław Haszek związany był z Pragą? No bardzo był związany, ponieważ urodził się w Pradze, w kościele świętego Szczepana był chrzczony, w tym samym kościele służył do mszy i stąd też jego znajomość wszystkich zachowań w trakcie mszy, ponieważ to się pojawia, ten wątek pojawia się także w Szwejku, bo Szwejk przecież jest ministrantem. I żył właściwie przez prawie całe życie w Pradze, poza okresem od 15 roku, kiedy wyjechał na wojnę. 1915, wiesz, tu musimy tak chyba... Tak, oczywiście. 1915, kiedy wyjechał na wojnę, wrócił w roku 1920 i potem zaraz się wyprowadził do Lipnicy nad Sazawą. No ale jednak zdecydowaną większość życia spędził w Pradze, w różnych bardzo dzielnicach, od Smichowa, przez Klamowkę, po Winohrady, przez Stare Miasto, Nowe Miasto. Mieszkał w kilkudziesięciu miejscach, ponieważ już zaczęło się to po śmierci jego ojca. Matka nie miała pieniędzy często na czynsz, więc musieli się przeprowadzać. I to być może spowodowało, że stał się takim włóczykijem, takim włóczęgą. Później też nie mógł znaleźć sobie miejsca i też, kiedy już był dorosły, przeprowadzał się ciągle z miejsca na miejsce, nocował u przyjaciół, u znajomych, w różnych dziwnych miejscach. Czy Haszek był przez sobie współczesnych lubiany, rozumiany? Bo ja myślę, że gdybym miała takiego kolegę, który co chwilę mi się wprasza na nocleg, no to raz, dwa, trzy może bym go przenocowała, ale potem bym go miała trochę dość. Haszek był bardzo lubiany do momentu, w którym nie wywinął jakiegoś numeru komuś. Ponieważ... Co rozumiem, zdarzało się często. Zdarzało się dosyć często, aczkolwiek był tak lubiany, że ludzie mu to szybko wybaczali. Na przykład była taka sytuacja, kiedy Haszek siedział ze swoim przyjacielem w knajpie, pili sobie. Ten jego przyjaciel otrzymał jakąś większą gotówkę i wreszcie postanowił wracać do domu. Haszek z nim wyszedł i spotkali innych przyjaciół i Haszek bez najmniejszych ceregieli powiedział tym przyjaciołom: słuchajcie, on ma pieniądze, trzymajcie go. Przyparli go do muru, wyciągnęli mu te pieniądze co do grosza, zostawili go i uciekli. I ten, już nie pamiętam, który to był z jego przyjaciół, no przez jakiś czas się na niego gniewał, ale potem też mu wybaczył. No po prostu Haszek zawsze był duszą towarzystwa, rozśmieszał, wymyślał różne kawały. Nawet w wojsku bardzo żołnierze inni w czasie wojny, to była sytuacja przecież ekstremalna, lubili przebywać w jego towarzystwie, ponieważ zawsze wnosił taką nutę optymizmu. Chociaż Haszek tak naprawdę był gdzieś tam głęboko w sobie, myślę, smutny. To była dosyć tragiczna postać i on troszkę tę swoją nieśmiałość, ten smutek, myślę, że tymi swoimi błazeńskimi czasami zagraniami przykrywał, tak. W takim razie, no bo oczywiście tym najsłynniejszym dziełem Jarosława Haszka są Przygody dobrego wojaka Szwejka. O tej książce też można opowiadać bardzo dużo. Dla mnie szalenie interesujące i takie ciekawe i zaskakujące było to, kiedy się dowiedziałam, że tak naprawdę wielka kariera, międzynarodowa kariera Szwejka zaczęła się od chwili, kiedy został on przetłumaczony na język niemiecki i że wiele tych pierwszych przykładów Szwejka jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym powstawało nie z oryginału, nie z języka czeskiego, tylko właśnie z języka niemieckiego i że to w zasadzie tą drogą Szwejk się dostał gdzieś na świat.
No, tak to było, natomiast my mieliśmy szczęście, ponieważ... My, czyli Polacy, tak? Tak, ponieważ był tłumaczony Szwejk bezpośrednio z czeskiego przez Pawła Hulkę Laskowskiego, który bardzo dobrze znał język, natomiast troszkę może nie znał pewnych realiów i w tej chwili mówi się, że to tłumaczenie Hulki Laskowskiego jest dosyć niedokładne, zawiera sporo błędów, ale no musi troszeczkę tłumaczenie, nie może być taką kalką oryginału, bo każdy język ma swoje prawa. Oczywiście Hulka Laskowski popełnił parę błędów, ale jeżeli już się wie o tych błędach, prawda, to można przesiać się przez takie sitko, przymknąć oko i dalej to już sobie czytać tak, jak nam się podoba, ponieważ no, są inne tłumaczenia. Jest tłumaczenie Józefa Waczkuwa, który troszeczkę tak pofantazjował sobie, jest znakomite też tłumaczenie Antoniego Krocha, które jest być może najbliższe oryginałowi, jeśli chodzi o język. Natomiast dla mnie niestety jednak brzmi troszkę obco i ja w tym sporze Hulka Laskowski Kroch okopuje się po stronie Hulki Laskowskiego. Ale ja nawet nie o to pytałam, bo zaczęliśmy od tego, że ten Szwejk zrobił karierę w dużej mierze przez Niemcy i że do dzisiaj, mówiłeś o tym na spotkaniu w Kudowie Zdroju, jest to jedna z najczęściej kupowanych na świecie książek. Tak, no to znaczy teraz już troszkę ta popularność Szwejka się zmniejszyła. On jeszcze w latach 60. był tak rzeczywiście w tym samym topie, tam była Biblia, Don Quixote i Szwejk. To jest niesamowite po prostu. To jest niesamowite. No, przetłumaczony na 57 języków, bardzo popularnych właśnie w krajach niemieckojęzycznych oraz w Rosji, no także w Polsce. No wiadomo, Rosja ogromny kraj, więc można sobie wyobrazić, że jeśli tam było 20 czy ileś wydań Szwejka, no to tych egzemplarzy musiało zostać wydrukowanych mnóstwo. Ale jest oczywiście także popularne tłumaczenie angielskie i są tłumaczenia skandynawskie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przewodniczącym stowarzyszenia takiego ogólnoświatowego przyjaciół dobrego wojaka Szwejka jest Norweg. Który... Takie istnieje? Takie stowarzyszenie? Tak, oczywiście jest. Ja nie pamiętam, czy ono się dokładnie tak nazywa, ale jest takie stowarzyszenie światowe i Norweg tak zakochał się w Szwejku, że nauczył się czeskiego, ożenił się z Czeszką i przeprowadził się do Pragi. Także, przepraszam, chyba do Olomouca. Tu nie chcę wprowadzać. No, do Czech po prostu. Był niedawno w Kielcach na uroczystym odsłonięciu pomnika dobrego wojaka Szwejka. To było parę miesięcy temu, ponieważ w dwóch miejscach w Polsce działają takie bardzo prężne stowarzyszenia przyjaciół dobrego wojaka Szwejka, to znaczy w Kielcach i w Przemyślu. No w Przemyślu wiadomo, Szwejk przebywał, kiedy został aresztowany w rosyjskim mundurze i przyprowadzony do sądu dywizyjnego. Natomiast jaki jest związek Szwejka i Haszka z Kielcami? No, Haszek napisał takie opowiadanie, w którym został wraz ze swoim polskim przyjacielem, kiedy wyszedł z Krakowa zwiedzać okolice, porwany przez kozaków, ponieważ zbliżyli się za bardzo do granicy, ponieważ nie mieli pieniędzy, żeby dać im łapówkę, rozdzielono ich i prawdopodobnie ten jego polski przyjaciel wylądował gdzieś na Syberii. Natomiast Haszka najpierw zawieziono do Miechowa, gdzie spędził kilka dni, a później podobno zawieziono go do Kielc, gdzie także w areszcie domowym spędził tydzień. Czy to była prawda? Tego nie wiadomo, ale wszyscy szwejkofani z Kielc wierzą, że tak i to stowarzyszenie, właśnie ten oddział w Kielcach jest bardzo prężnie działa, organizuje manewry szwejkowskie, zresztą tak samo jak ten Przemyski organizuje manewry szwejkowskie. A na czym takie manewry szwejkowskie polegają? Przepraszam, że tak zapytam. To są różne atrakcje kulturalne i wycieczki. Na przykład w Kielcach byliśmy w teatrze na przedstawieniu, na monodramie według powieści Haszka o Szwejku. W Przemyślu podróżowaliśmy do granicy ukraińskiej, czyli drogą, którą
wędrował szwejk w mundurze rosyjskim z jeńcami rosyjskimi, bo jak wiadomo, szwejk w pewnym momencie w czasie patrolu zobaczył kąpiącego się w stawie jeńca rosyjskiego. Mundur leżał, ten jeniec uciekł, zostawił mundur, więc szwejk wpadł na pomysł, że chciałby zobaczyć, jak on to wygląda, jak to się czuje w mundurze rosyjskim. I wtedy go węgierscy żandarmi złapali i wtłoczyli do jeńców właśnie rosyjskich, w szeregi jeńców rosyjskich. Wzięli go za Rosjanina. Wzięli go Rosjanina, nie potrafili się rosyjskiego dogadać. Żołnierza, tak. No tak, tak, za jeńca i tak to dobry wojak Szwejk jako żołnierz austriacki znalazł się w austriackiej niewoli jako jeniec rosyjski. Także pojechaliśmy tą drogą, obejrzeliśmy sobie słynny fort Twierdzę Przemyśl, która odgrywała w czasie I wojny światowej ogromną rolę, przechodziła z rąk do rąk. To było oblężenie, które trwało bardzo długo i jest taka słynna historia i nawet film chyba powstał o żołnierzach, którzy się ukrywali już chyba przez 5 lat tam w tych lochach. Jeden z nich zmarł, a drugi, kiedy go tam odkryto, to on wyszedł na światło dzienne i też natychmiast zmarł. To było zbyt duże przeżycie dla niego. Myślę, że oni tam wytrzymali dzięki temu, że tam znaleźli jakieś zapasy konserw, no bo tam było tego mnóstwo. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wojska austriackie zamknęły Przemyśl przed nacierającymi Rosjanami, znajdowało się tam 130 tysięcy żołnierzy i 20 tysięcy koni. Proszę sobie wyobrazić, ile trzeba jedzenia, żeby takie towarzystwo wyżywić, wykarmić. Ale trochę za daleko odeszliśmy chyba. Nie, no, zapytałam o to, no bo to jest w ogóle fascynujące, wiesz, że w Polsce istnieją, no bo te kluby, tak, można by nazwać takimi fan-klubami. No, tak, tak, no to są, przyjeżdżają także na te spotkania, te manewry szwejkowskie. Goście na przykład z Czech, taki bardzo prężne stowarzyszenie przyjaciół Szwejka działa w Kralupach. To jest miejscowość niedaleko Pragi. Przypomnę, że w Szwejku jest postać Rechnungsfeldwebel, czyli sierżant Rachuby Waniek z Kralup, który przedstawia się Szwejkowi. Ja jestem drogista Waniek z Kralup i ta drogeria, w której on pracował, istnieje do dziś w Kralupach. W Kralupach jest też pomnik Szwejka i właśnie Czesi z Kralup, w towarzystwie najczęściej wnuczki pana Jarosława Haszka, Barbary Freslowej, przyjeżdżają na te uroczystości. No, pani Barbara jako najbliższa krewna, bo jeszcze jest tylko jej brat Ryszard, no jest hołubiona i traktowana jako niemalże królowa, bez to zasłużenie. Bardzo sympatyczna, ciepła osoba z poczuciem humoru, także bardzo cieszę się, że mogłem ją poznać. Wow, to niesamowite, czyli to jest trochę tak, jakbyś przez nią poszedł na tą kolację. No troszkę tak, ja tutaj się pochwalę, ponieważ Haszek w czasie pobytu w wojsku, był taki okres, kiedy on znalazł się w rezerwie, to było po bitwie o Sokal bodajże w sierpniu 1915 roku. Dziękuję bardzo. Kiedy batalion, w którym służył Haszek, został zdziesiątkowany w tej bitwie, zostali żołnierze wysłali do Żdżar na odpoczynek, do tak zwanej rezerwy i tam Haszek napisał 5 takich wierszyków, które są w pewnym sensie uzupełnieniem przygód dobrego wojaka Szwejka. I ja te wiersze przetłumaczyłem i wysłałem pani Barbarze i pani Barbara powiedziała, że jej się bardziej podobają od oryginałów. No oczywiście jest bardzo miłą osobą, niemniej sprawiła mi wielką przyjemność. No myślę, że jest to powód do dumy i że to jest coś, czym można się chlubić. Wiesz co, bo ty mówisz tak, raz mówisz Haszek, raz mówisz Szwejk i nie podejrzewam cię o to, że mieszasz, ale też rozumiem, że tym samym możemy postawić rodzaj takiej tezy, a może to jest po prostu fakt, ja nie jestem szwejkologiem ani haszkologiem, że Szwejk jest alter ego Haszka? No, prawdopodobnie troszkę tak.
To znaczy, ja być może tutaj w tym amoku naszej rozmowy mówię do mikrofonu, więc jestem trochę speszony. Być może czasami coś pomylę, ale to było jednak tak, że Haszek, tworząc postać Szwejka, oparł ją, tak można powiedzieć, na trzech głównych postaciach. To znaczy, pierwszą taką postacią, która jest w pewnym sensie Szwejką, był Franciszek Straszlipka, czyli prawdziwy służący Pucybut oberleutnanta Lukasza, którego zresztą, żeby było śmieszniej, Haszek znał sprzed wojny, ponieważ razem chodzili do gospody u Kalicha, gdzie kelnerem był Paliwec. To są wszystko postacie, które się w pewien sposób łączą, zazębiają. Paliwec, wiadomo, taka postać występuje w Szwejku jako ten Hostiński, jako ten właściciel knajpy u Kalicha. W każdym razie Haszek znał Straszlipkę jeszcze sprzed wojny. Później się zetknęli, taki zbieg okoliczności, właśnie na froncie. I ten Straszlipka, cechowało go to, że lubił przytaczać różnego rodzaju anegdoty zaczynające się słowami: jo, znałem takiego jednego, który. I właśnie to, taka skłonność do opowiadania anegdot charakterystyczna dla Szwejka jest wzięta od Straszlipki. Zresztą Straszlipka był podobno bardzo sympatycznym, takim życzliwym, dobrym człowiekiem. Zaprzyjaźnił się do tego stopnia z Lukaszem, to już tak na marginesie, że po wojnie się spotykali. I to jest jeden element jakby Szwejka. Drugim jest nazwisko i postać związana z tym nazwiskiem, Józef Szwejk. Kilku był Józef u Szwejków, z którymi spotkał się Haszek. Jeden to był poseł jakiś, który zresztą podpadł Haszkowi w pewnym momencie. Drugi to był dozorca budynku, w którym znajdowała się restauracja u Kalicha i znajdował się też w tym budynku, jako ciekawostka, dom publiczny. I miał syna, który także nazywał się Józef Szwejk. Wszyscy krytycy i tacy teoretycy twierdzą, że to nazwisko bardzo Haszkowi pasowało. Jest to rzeczywiście krótkie, wyraziste i łatwe do zapamiętania. I z tej postaci wziął nazwisko oraz być może pewne podobieństwo twarzy, ponieważ ten podobno Józef Szwejk junior, właśnie syn tego dozorcy, był miał taką okrągłą twarz, duże uszy, duży nos, tego typu uroda. I jeszcze wreszcie trzecia postać, która składa się na Szwejka, to jest właśnie sam Jarosław Haszek. Wiele przygód Szwejka to są przygody, które przeżył Haszek naprawdę. I on chyba w pewnym sensie też był właśnie Szwejkiem. No między innymi chociażby handel... Ale nie przyznał tego nigdzie. Pewnie nie zdążył też jakiejś autoanalizy tego Szwejka przeprowadzić. Chyba nie. On na przykład, jeszcze wrócę do tej sprawy, na przykład przecież Szwejk handlował psami. No to był element życia Jarosława Haszka. On wymyślił sobie w pewnym momencie Instytut Kynologiczny, taką szumną nazwę wymyślił. Tam handlował właśnie różnymi kundlami i współpracował ze złodziejami psów i miał nawet o to proces sądowy. Zresztą, że było śmiesznie, założył tę firmę na swoją żonę Jarmilę, więc ona się, biedna dziewczyna, najadła wstydu. Co prawda został potem Haszek uniewinniony i mógł tę firmę prowadzić dalej, ale ta firma upadła, bo to chyba nie był zbyt dobry interes jednak. Także trzy postaci w jednym to jest właśnie Szwejk. Nie przypominam sobie, żeby Haszek kiedyś powiedział: Szwejk to ja. Raczej nie. Raczej Haszek był w powieści jednorocznym ochotnikiem Markiem. No, był jednak inteligentny człowiek, prowadzący, przypomnę, kronikę pułkową, czy tam właśnie nie pułkową, przepraszam, batalionową. I jednak tutaj jest to pokrewieństwo. Zresztą mnóstwo przygód, które opisuje jako przygody jednorocznego ochotnika Marka, przydarzyły się także Haszkowi. To on się zjawił w szkole jednorocznych ochotników w cylindrze i w butach do jazdy konnej i w mundurze cywilnym, za co pułkownik Schroeder go tam mało nie oszalał, jak go zobaczył w czasie musztry w tym cywilnym ubraniu i go od razu wsadził do aresztu. Do paki, tak. I to jest wszystko opisane także w Szwejku. Także raczej chyba takiej refleksji
Nigdzie nie było refleksji Haszka. Być może... Tak, ja muszę jeszcze... Ciekawy temat mi zadałaś. Muszę poszukać tego. Natomiast rzeczywiście Haszek tej ogromnej popularności nie dożył. To znaczy już zaczęły się przedstawienia teatralne oparte o Szwejka. Zresztą tam dochodziło do różnych prawnych też sprzeczek, że tak powiem, bo Haszek obiecał komuś, że coś dla niego napisze. Wziął zaliczkę, a ten ktoś sobie ponieważ Haszek nic nie napisał, więc ten ktoś pomyślał sobie, że w takim razie wystawi Szwejka i tam dochodziło do jakichś utarczek. Natomiast i zresztą Szwejk się znakomicie sprzedawał. Ten jeden zeszycik kosztował 2 korony. Oni sprzedawali zeszyciki z poszczególnymi częściami Szwejka. To tych zeszycików ukazało się kilka. Ukazały się podobno w sumie w nakładzie około 100 tysięcy egzemplarzy za życia Haszka, więc łatwo policzyć, to było 200 tysięcy koron. Co prawda Haszek no, nie był specjalnie dobrym biznesmenem, zresztą poza tym jeszcze tam wchodził w grę wydawca. Wydawcy się zmieniali, ale on otrzymał ogromne pieniądze za Szwejka, które zniknęły, po prostu rozdał, fundował, przepił, kupował biedakom, którzy przychodzili do Lipnicy nad Sazawą, gdzie Haszek mieszkał pod koniec życia. Kupował im buty, zamawiał u szewca miejscowego. Także roztrwonił dokładnie wszystko. Zostało po nim domek i długi. Nawet nie było pieniędzy na trumnę, kiedy umarł. Także utracjusz absolutny i człowiek nie myślący zupełnie o przyszłości, zresztą jak się okazało, której nie było. No, tak to mniej więcej wyglądało. Ale też rozumiem, że można czytać Przygody dobrego wojaka Szwejka trochę przez pryzmat życiorysu Jarosława Haszka i odwrotnie. Patrzeć na życiorys Haszka przez pryzmat losów dobrego wojaka Szwejka. No, czytać na pewno należy, dlatego że Haszek właściwie całą prawie akcję Szwejka oparł na faktach. Tam występują postaci, które właściwie on obserwował w codziennym życiu i to są bohaterowie, z którymi on się stykał. Także tam jest niewiele fantazji haszkowskiej. Takiej literackiej fikcji, tak. Tam jest niewiele. Na pewno są takie zdarzenia, które on sobie wymyślił. Na przykład do tej pory nie wiadomo, kim był feldkurat Katz. Ponieważ no, wiadomo, i pułkownik, i oberlejtnant Lukasz, i kapitan Sagner, i właśnie wspomniany przeze mnie sierżant Rachuby Waniek, to są wszystko postacie rzeczywiste. Natomiast co do Kaca, tego nie wiadomo, ponieważ tam występuje kilku feldkuratów. Jest na przykład taki feldkurat Ibl, który także jest postacią prawdziwą, naprawdę nazywał się Abel, ale właśnie tego feldkurata Kaca, który był jednak z głównych postaci i takich bardzo charakterystycznych, nie udało się zidentyfikować. Rozszyfrować, tak. Mhm. Tak, nawet podporucznik Dub, podobno postać była wzorowana na takim poruczniku też rezerwy, bodajże nazywał się Machalek, o ile pamiętam, i to właśnie on ciągle rzucał takie słowa: wy mnie jeszcze nie znacie, ale jak mnie poznacie, to będziecie płakać. To tak. I był wyjątkowo taki nauczyciel gimnazjalny wciągnięty do wojska, który po prostu był wyjątkowo, przepraszam za słowo, upierdliwy. I to jego Szwejk ochrzcił wicepierdołą. Ale czy jest też tak, że Szwejka można czytać również przez pryzmat takiej niezgody na wojnę, na to, co wojna robi z ludźmi i czym się staje właśnie dla osobistego losu człowieka? No oczywiście Haszek był antymilitarystą, wyrażał swoje poglądy już przed wojną, nienawidził wojska po prostu. Ale nie umiał się z niego, że tak powiem, jakoś kolegować? Nie, była taka forma wykupienia się z wojska,
Natomiast Haszkowi się to nie udało. On próbował oczywiście, robił co mógł, ukrywał się w szpitalach, symulował. Zresztą wątek właśnie z reumatyzmem i pojechaniem na wózku na komisję wojskową zapożyczył od jednego ze swoich przyjaciół, który właśnie w ten sposób się zachował i faktycznie dostał odroczenie. No, Szwejkowi się to nie udało. Natomiast Haszek, tak jak mówię, robił co mógł, próbował uciekać, tylko dzięki temu, że był tak lubiany i lubili go także oficerowie, udało mu się uniknąć sądu wojskowego, ponieważ kilka razy, no, to było, nie było to zgłoszone jako dezercja, ale Haszek de facto dezerterował. Ta słynna Budziejowicka anabazis Szwejka też jest w pewnym sensie rzeczywistą przygodą Haszka, który w pewnym momencie uciekł i gdzieś tam się włóczył po okolicy. Został przyprowadzony do koszar przez żandarma, z którym po prostu pił przez całą noc. I ten żandarm go też polubił i tylko pytał o to tylko, czy nikt jeszcze nie zgłosił tego zniknięcia Haszka. No bo gdyby zniknął, to już by procedury jakieś zostały uruchomione. Na szczęście nikt nie zgłosił, bo też wszyscy go starali się kryć, bo go, tak jak mówię, bardzo, bardzo lubiono. No i tutaj sprawa zakończyła się pozytywnie. Natomiast kiedy Haszek kilka razy narozrabiał, to już wreszcie nie można było go dłużej trzymać w bezpiecznym miejscu. Tam polegała sprawa bodajże na tym, że Haszek miał napisać jakieś takie okolicznościowe wierszyki na ścianę koszar i po prostu napisał coś tak bzdurnego, że oficer, który to zobaczył, dostał szału i już wtedy postanowiono go wysłać na front, że tam zmarzy swoje winy. No i jeszcze próbował jeszcze, nawet będąc już na froncie, próbował przedostać się przez front i dostać się do niewoli, ale także mu się to nie udało. To nie było takie proste, no bo jak Rosjanie widzieli kogoś, kto tam szedł z drugiej strony, po prostu zaczynali strzelać prawdopodobnie. Jezu, to jest coś po prostu niebywałego. Z jednej strony Haszek i dobry wojak Szwejk funkcjonuje w naszej jakiejś takiej potocznym sposobie myślenia o Czechach i przekłada się na Czechów jako na tchórzy, jako na ludzi, którzy unikają całej masy rzeczy, właśnie nie chcą walczyć, wymigują się, ale to była po prostu postawa antywojenna. To ja bym tak nie postrzegał Czechów absolutnie w ten sposób. Ale ja mówię o tym, że ten jakby potoczne widzenie Szwejka przekłada się na takie potoczne, schematyczne, stereotypowe widzenie Czechów. No tak, ale akurat jeśli chodzi o Szwejka, to absolutnie nie można nazwać go tchórzem. Zupełnie to określenie jest nieadekwatne. No, Szwejk, który chciał służyć do rozerwania ciała cesarzowi, który pomstuje na Balona, który jest tchórzem, który jest rzeczywistym tchórzem. Natomiast tutaj trochę propaganda zrobiła też w pewnym sensie. No są takie potoczne wyobrażenia, że żołnierze czescy unikali walki, że się wycofywali. To nie do końca było prawdą. Słynny 28 pułk praski, który podobno przy dźwiękach orkiestry wojskowej przeszedł na stronę rosyjską. To nie była prawda. To była propaganda stworzona przez Austriaków, ponieważ tam były jakieś zaniedbania i ci żołnierze po prostu wpadli w pułapkę i zostali wzięci do niewoli. Także tutaj Czesi zostali przedstawieni w złym świetle. Natomiast mnóstwo jest oczywiście przykładów w historii bardzo bohaterskiej postawy żołnierzy czeskich. Zwłaszcza w I wojnie światowej, ponieważ podobno zginęło ich w I wojnie w ogóle więcej niż w II. No to akurat nie wymaga śmierci żadnego bohaterstwa, prawda? Ta wojna była po prostu, tak jak druga, ale ta wojna była już całkowicie absurdalna, bo tam faktycznie całe pułki pchano na karabiny maszynowe i nie było ucieczki żadnej. No, wybuchały szrapnele, wybuchały bomby. No, kto miał szczęście i akurat nie został trafiony, to mu się udało. Kto nie miał szczęścia, ten zginął albo zostawał ciężko ranny. Zresztą podkreślmy to, poza licznymi anegdotami i poza wspaniałym humorem Haszka, to co jest w książce i co jest całkowicie świadomym zabiegiem podjętym przez Haszka,
to jest opisanie okropieństw wojny. Trzeba podkreślić, że to jest książka, która po prostu no, opisywała wojnę jako to najgorsze, co się może wydarzyć w społeczeństwach. Natomiast to, że Szwejk sobie pokpiwa z tej wojny i w głupi sposób w pewnym sensie cieszy się nawet z tego, że został zmobilizowany, no to jest to po prostu pewnego rodzaju mistyfikacja. No to tak, jest no, zabieg stylistyczny. Taki zabieg i co ten Szwejk sobie naprawdę myśli, to tak do końca nie wiadomo, ponieważ no, on niby się cieszy, że idzie do wojska, ale jedzie tam na wózku inwalidzkim no, i robi też wszystko, żeby niby deklaruje, że chce zginąć za cesarza pana, no ale jest jak najdalszy od tego. Ponieważ jesteśmy w Kudowie Zdroju, a ty również na tym spotkaniu na CZPL Festiwalu wspomniałeś o kudowskim epizodzie Jarosława Haszka. No tak, Haszek lubił podróżować, lubił wędrować. On w młodości odbył podróże i na Węgry, i po Słowacji, i na Bałkany, i był w Niemczech. Także lubił podróżować później. W 1914 roku, kiedy już wybuchła wojna, on jeszcze nie był wtedy zmobilizowany, ze swoim przyjacielem pojechał do Nachodu. Jak wiadomo, Nachód znajduje się parę kilometrów od granicy polskiej i koledzy wybrali się również na wycieczkę do Kudowy Zdroju. Także to jest taki element związany z Kudową. No i co zrobił Haszek, kiedy znalazł się w Kudowie? Podobno, żeby sprawdzić, jaka jest czujność tutaj władz, zaczął krzyczeć po rosyjsku. Oczywiście natychmiast został przez żandarmów aresztowany, musiał się długo tłumaczyć, że on tylko tak właśnie chciał sprawdzić, jak tutaj czujność władz wygląda i tak dalej, i tak dalej. Jasne, czy nie ma tu jakichś rosyjskich szpiegów, tak? Czy nie ma tu rosyjskich szpiegów, tak. To nim się pożegnamy, to powiedz jeszcze o losach dobrego wojaka Szwejka po tym, jak Jarosław Haszek nie postawił kropki w swojej książce, ponieważ też o tym często zapominamy, że Szwejk jest niedokończony. No tak, Szwejk jest niedokończony, urywa się jeszcze na terenie tutaj niedaleko obecnych granic Polski. Bo to jest właśnie wszystko, chyba to jest w tej chwili są tereny, tak, to są w tej chwili tereny, które się znajdują na Ukrainie. Natomiast prawdopodobnie, ponieważ Haszek opisywał swoje losy oraz jeśli przyjmiemy, że opisywał losy Straszlipki, to obaj znaleźli się w niewoli rosyjskiej i prawdopodobnie Szwejk zostałby czerwonoarmistą. Nawet Haszek napisał taką dalszą część w pewnym sensie Szwejka, kiedy on opisuje swoje przygody już właśnie, kiedy był komisarzem Armii Czerwonej i został zastępcą komendanta pewnego daleko położonego na wschodzie miasteczka. Tam co prawda, no nie jest to takie bezpośrednie nawiązanie do Szwejka, ale można sobie wyobrazić, że pewnie Szwejk by przeszedł przez obóz jeniecki i najpierw był w legionach czeskich, a potem być może razem z Haszkiem przeszedłby na stronę rewolucjonistów i być może wróciłby razem z Haszkiem do Czech i tam spotkał swoich dawnych przedwojennych kompanów. Tak być może planował Haszek, no niestety śmierć uniemożliwiła napisanie do końca tej, nie waham się powiedzieć, genialnej książki. Ale pokusiłeś się o to, żeby napisać swoją wersję zakończenia Szwejka. Tylko to na razie leży w twojej szufladzie tylko. No tak, to jest sprawy tam są jeszcze prawne, bo niby od śmierci Haszka minęło 70 lat
i wydawało mi się, że to może ja mogę już napisać coś jeszcze na ten temat, ale tam są jeszcze prawa osobiste i to trzeba byłoby wyjaśnić. No ja przede wszystkim bardzo przepraszam wszystkich wielbicieli Haszka, że śmiałem coś takiego zrobić i wyobrażam sobie, że gdyby ta książka, to moja kontynuacja Szwejka, gdyby się ukazała, to po prostu... Spadłyby na ciebie gromy? Gromy i po prostu potoki śliny. Ale boisz się tego, czy nie? Nie. Bierzesz to na klatę? Znaczy, tak. Bo chciałbyś, żeby to się ukazało. Tak. No, to jest moje właściwie takie, można powiedzieć, literackie marzenie. No bardzo bym chciał. Ja wiem, że to nie dorównuje nawet w najmniejszej części temu, co pisał Haszek, ale ja przeczytałem już tego Szwejka tyle razy, że w pewnym momencie pomyślałem sobie, no zaraz, no może napiszę tak dla siebie, co byłoby dalej. Przy czym ja doprowadziłem tylko losy Szwejka do tak zgodnie z faktami, tylko do bitwy pod Chorupaniem, tam gdzie Haszek i Straż Lipka dostali się do niewoli. Zresztą popełniłem taki trochę schizofreniczny czyn, ponieważ wprowadziłem poza Szwejkiem właśnie także postać Straż Lipki do mojej książki, do tej mojej kontynuacji. I tak jak mówię, tam Haszek i Straż Lipka dostały się do niewoli. Prawdopodobnie dalej Szwejk wyglądałby inaczej niż ja to napisałem, ponieważ ja... Nie chciałeś go wysłać do Armii Czerwonej Nie chciałem go wysłać do Armii Czerwonej, no po prostu Szwejk jako czerwonoarmista zupełnie mi się nie podoba. Także troszkę w inną stronę skierowałem, aczkolwiek do tego Chorupania, czy do tych Chorupań, szczerze mówiąc nie wiem jak to się odmienia, bo to trudno, w każdym razie po bitwie już to było o Sokal, 150 zdaje się stron jest zgodne z tym, jak to wyglądało naprawdę, czyli właśnie z losami Haszka. Z losami Haszka, tak, i Straż Lipki, czyli jest właśnie to wędrowanie po Galicji, po Wołyniu, bitwa o Sokal, potem przeniesienie do tej rezerwy, tam są różne takie zdarzenia, które naprawdę miały miejsce. Postarałem się bardzo dokładnie przeszukać internet i różne publikacje. Przytoczyłem mnóstwo prawdziwych wydarzeń, które wtedy miały miejsce. Jako ciekawostkę mogę na przykład przytoczyć tutaj taką anegdotę. Otóż proszę sobie wyobrazić, że z armii austriackiej uciekało dwóch czeskich marynarzy. Ci czescy marynarze chcieli się dostać do Stanów Zjednoczonych. Jedyną drogą było dostanie się przez Azję, czyli przez Japonię. I oni tam zostali niestety rozpoznani, bo mieli paszporty norweskie. To podobno była wtedy był taki sposób, że dostawało się, można było zdobyć paszport norweski i oni na tym statku płynęli już do Stanów Zjednoczonych i w Japonii skontrolowano ich, czy oni na pewno są Norwegami. Wezwano kogoś, kto znał język norweski i kazano im zaśpiewać po norwesku hymn norweski. Oni niestety nie podołali i zostali tam w Japonii prawdopodobnie w jakimś obozie. Nie wiadomo, czy nie skończyli tam życia. No w każdym razie na przykład dogrzebałem się takiej przygody. Dogrzebałem się tego, że w Pekinie, proszę sobie wyobrazić, w czasie I wojny światowej występowała czeska orkiestra żeńska. Jeżeli mój Szwejk przywołuje zwycięzcę Wielkiej Pardubickiej, czyli jokeja Janka, to nie jest to postać fikcyjna, tylko faktycznie w 1913 roku Wielką Pardubicką wygrał jokej Janek. I tak dalej, takich. Tutaj postarałem się. Miałeś zabawy trochę, co? Miałem trochę zabawy, tak, no to jest w ogóle fascynujące poszukiwanie takich różnych, nazwijmy to, ciekawostek. No jest to zabawa, ale też no jest to pewna odpowiedzialność. To znaczy, no nie chciałem wymyślać czegoś tak sobie zupełnie, jak to się mówi, od czapy. Chociaż później już, po tym Chorupaniu, no trochę rzeczy zmieniłem. No na przykład wiadomo, że porucznik Lukasz, nadporucznik, później już kapitan, a później jeszcze major armii czechosłowackiej, ożenił się w Bruku, z córką piekarską Anną Bayer. Ja mu troszeczkę inne losy, tam troszeczkę inaczej pokierowałem jego losami. Także troszeczkę tam sobie pofantazjowałem, ale dużo faktów jest zgodnych
z, rzeczywiście z realiami epoki i z tym, co się wydarzyło. Miejmy nadzieję, że ta książka, te dalsze losy napisane przez Andrzeja Marka Grabowskiego, dobrego wojaka Szwajka, się ukażą po polsku i potem spełni się ten sen, że gdzieś w jakiejś innej rzeczywistości usiądziesz sobie przy stole z Jarosławem Haszkiem i on powie, no Andrzej, no fajnie. Ja nawet może, gdybym już zupełnie chciał puścić wozę fantazji, to powiedziałbym, że może ukażą się także po czesku. Ale niech się ukażą po polsku, no może się uda, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I jakby wyglądało moje spotkanie z Haszkiem, jestem niezwykle ciekaw, ponieważ on, tak jak mówię, był postacią kontrowersyjną. On był przeuroczy czasami, ale potrafił być też bardzo, bardzo no, zaskakująco zachowywać się wobec swoich przyjaciół. Jak to mówią, potrafił nagle zmienić front i pójść, zostawić swoich znajomych i pójść z nieznanymi ludźmi, bo go ciekawili po prostu, prawda? Także no, był taką postacią bardzo kontrowersyjną i niejednoznaczną. Ale to też no, tacy ludzie są i jako geniusz, ja mu wszystko wybaczam, jemu jako geniuszowi, twórcy Szwajka, było wolno. Ale myślę, że jeszcze jedna rzecz dotycząca Haszka i Szwajka cię czeka, czyli właśnie napisanie takiego przewodnika dla Polaków po tych szwajkowsko-haszkowskich miejscach, praskich i nie tylko praskich. No może to byłby dobry pomysł. Ja bardzo chętnie bym się podzielił tymi miejscami z czytelnikami, bo odbyłem takie podróże już zarówno po Pradze, jak i po Czechach, no bo jak można było nie pojechać do Taboru i tam na tym dworcu nie zobaczyć, jak ten dworzec wygląda. Zresztą chyba się w ogóle nie zmienił od 1914 roku. To jest niesamowite, nie? Że są takie miejsca w Pradze, które się nie zmieniły od tych tam stu paru lat. No tak, ale wiele się zmieniło. No niestety w Putimiu nie ma karczmy pod Kocurkiem, gdzie baba Pajzlerka, skąd przynosiła piwo, I tam posiłki były donoszone Szwajkowi. Ale właśnie te miejsca związane z Anabazji Szwajkowym, miejsca różne w Pradze, koszary, miejsca w Budziejowicach, restauracje, knajpki, w których bywał i Haszek, i Szwajk. Proszę Państwa, nie zapominajmy, że naprawdę Czesi mają fantastyczne piwo. I to piwo, które jest piwem stosunkowo lekkim. To nie jest tak jak w Polsce, że jak ktoś wypija piwo, to 2-3 piwa to już nie może niemalże, bo widziałem takich, którym się już kręci świat. Tam te piwa mają po 3,5-4% alkoholu i to nie są aż tak szkodliwe. Pocieszajmy się tym. Także można pójść do Banzetów i zamówić sobie przy stole Jarosława Haszka piwo albo pójść na, jest taka też knajpa u starej poczty, gdzie prowadzą do toalety schody do piwnicy. Zawsze się zastanawiam, czy to są te schody, po których chodził Jarosław Haszek. Być może nie, bo wtedy inaczej się te sprawy załatwiało. To była taka, przepraszam, rynna. I ona być może gdzieś była po prostu na podwórku z drugiej strony, ale jest takich miejsc sporo. No na przykład jak można nie pójść do Parku Karola i nie sprawdzić, czy tak jak groził porucznik żołnierzy, że jak nie będą przestrzegać dyscypliny, to będą skakali po drzewach w Parku Karola jak małpy. I Haszek na to odpowiedział, że no już sobie wyobrażam ten Park Karola, na każdym drzewie wojak bez dyscypliny, tego się najbardziej obawiałem. Więc warto wejść na drzewo albo pójść do Parku Hawliczka, gdzie chodziła służąca której Szwajk ze swoim przyjacielem, blachnikiem, ukradli psa należącego zresztą do pułkownika. Jest takich miejsc w Pradze sporo, albo ten słynny właśnie mostek nad rzeką Botisz, gdzie Szwajk dostał bykowcem dwa razy. Także no warto takie miejsca zobaczyć. Ja w każdym razie namawiam. No nie no, musisz po prostu napisać ten przewodnik. Może spróbuję, ale muszę jeszcze pojechać parę razy, żeby zobaczyć więcej takich ciekawych miejsc, bo na razie chyba jest ich jednak za mało na taki poważny przewodnik. Zresztą niestety kilku tych restauracji, które kiedyś istniały i w których bywał i Haszek, i które są opisane w Szwajku, już nie ma. Ale jeszcze sporo zostało. No to co, umawiamy się na piwo w Pradze, tak? U Kalicha? A ja tutaj cię zaskoczę, słuchaj, no. Bo jest jeszcze taka,
taka znana bardzo i też z punktu widzenia literackiego restauracja, powiedzmy, u Złotego Tygra, gdzie jest stół Hrabala, gdzie Hrabal przychodził i powiem ci, że chyba tam wypiłem najlepsze piwo jednak. Tam było najlepsze faktycznie. Natomiast jeśli chodzi o restaurację u Kalicha, no to może niekoniecznie. No ja wiem. Bardzo pod turystów i ja jeszcze byłem w tej u Kalicha w latach 70., bo jestem taki stary i to wyglądało zupełnie inaczej. To była taka zwykła jeszcze knajpa dla lokalsów, tak. Natomiast to, co teraz jest ogromna hala z wymalowanymi obrazkami na ścianach i cytatami ze Szwejka, ale to jest przede wszystkim nastawione na turystów. Tam nie ma tego, tam miejscowi nie przychodzą, a to już... Dobra, inaczej. Umawiamy się w takim razie na piwo w Montmartre. To jest miejsce rewelacyjne. Albo w Lipnicy nad Sazawą u czeskiej Koruny. Właścicielem w tej chwili tego lokalu jest wnuczek Jarosława Haszka, Ryszard Haszek. I tam jest atmosfera taka prawdziwa haszkowska. Zresztą tuż obok jest ten domek Haszka, w którym on raptem mieszkał 3 miesiące, bo był remontowany i tam jest takie małe muzeum związane właśnie z Haszkiem, są pamiątki. Natomiast te miesiące poprzedzające przeprowadzkę do własnego, jedynego własnego mieszkania Haszka poprzedził dla Haszka fantastyczny okres. To znaczy on sam się po prostu z tego szalenie cieszył. No, to znaczy powiedział, nareszcie mieszkam w gospodzie. Bo to tak faktycznie było, że on po prostu mieszkał u tej czeskiej Koruny. Tam są na górze pokoje gościnne. Kiedy ja tam byłem, to pani powiedziała, ten pokój, gdzie ja będę mieszkał, tak, to jest to łóżko, tam spał pan spisowatel, czyli to było, spałem w tym łóżku podobno, w którym spał Haszek, no może tak było, może nie, ale robiło ci to. Ale do czeskiej Koruny zapraszam, bo tam jest naprawdę ten klimat szwejkowski, haszkowski, no i tam przychodzą nadal miejscowi, bo tych takich, jest trochę turystów, którzy przyjeżdżają specjalnie także śladami Haszka i Szwejka, jest oczywiście tam na cmentarzu grób Haszka. Piękny widok na zamek i na prawie całą na Lipnicę. Tam delegacje właśnie także tych polskich wielbicieli Szwejka przyjeżdżają, zostawiają kwiaty, palą znicze i ten grób nie jest taki zapomniany. Także jest takich parę miejsc, które naprawdę warto zobaczyć, jeśli ktoś lubi Szwejka i Haszka. Andrzej Marek Grabowski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie i naprawdę trzymam cię za słowo, że w tym Montmartre się spotkamy. Super, ja też dziękuję ci bardzo za rozmowę, dziękuję, że mogłem się wygadać. No, w czasie tego spotkania tutaj z okazji festiwalu, no niestety to spotkanie się tak szybko skończyło, trwało raptem godzinę 15 minut. Ja jeszcze chciałem tyle powiedzieć, że niestety, kiedy, jak państwo słyszycie, kiedy mówię o Haszku i Szwejku, wpadam w jakiś dziwny nastrój, w jakiś słowotok i tak mógłbym gadać bez przerwy. Spotkałem na tych manewrach haszkowskich wiele osób, z którymi właśnie można sobie pogadać. A pamiętasz tutaj, a wiesz, a co on powiedział tam? I są tacy, którzy cytują, ja im bardzo zazdroszczę, ponieważ ja już nie jestem w stanie się nauczyć dobrze czeskiego. Ja nie chciałbym kaleczyć tego pięknego języka, więc ja raczej staram się nie mówić po czesku. Natomiast rozumiem prawie wszystko, ale tam są ludzie, którzy cytują Szwejka po czesku i to jest prawdziwa muzyka dla moich uszu. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia na haszkowskim albo szwejkowskim szlaku. Powtarzam to od dawna i uparcie. Każdy pretekst jest dobry, żeby pojechać do Pragi. Przypominam i polecam opis odcinka. Tam linki do zarejestrowanych spotkań literackich, jakie odbyły się na 8. CZPL Festiwalu imienia Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdroju, ale na festiwalowym kanale YouTube'owym są też inne smakowitości, na przykład rozmowa z Małgorzatą Walewską, czy Henrykiem Gołębiewskim, czy choćby tegoroczne koncerty. Miejcie się pięknie, wyciskajcie te wakacje jak cytrynę. Teresa Drozda, dziękuję. Słyszymy się niebawem.